Dzień dobry. Dzisiaj będziemy sobie robić kolejny temat, czyli trzeci z czwartego rozdziału i są to czasy Gomułki, czyli lata 1956-1970. Oglądamy. Zanim jednak dojdziemy do samego Gomułki, końcówka rządów Bieruta też jest dosyć istotna, a właściwie to, co działo się po jego śmierci. Najpierw śmierć Stalina, bo to jest istotniejsze. Mamy rok 1953, on umiera, dzień pogrzebu jest dniem żałoby narodowej, wszyscy mają płakać, łkać, bo przecież się tragedia wydarzyła. Generalnie, pomimo tego, że Stalin zmarł, to stalinizm wcale nie zelżał na ziemiach polskich. On będzie cały czas obowiązywał, będą cały czas sfinglowane procesy sądowe, będą łapanki ludzi, którzy będą posądzeni o to, że są przeciwnikami komunizmu, więc generalnie ten terror będzie cały czas obowiązywał. Ale do roku 1956 tu wydarzyły się trzy dosyć istotne rzeczy. Pierwsza rzecz to jest to, że władzę tam przejął już Chruszczow i wygłosił on ten tajny referat, o którym mówiłem w poprzednich rozdziałach, gdzie krytykował jednak kult jednostki Stalina i generalnie ujawniono kilka jego zbrodni. Więc Bolesław Bierut, który miał wyruszyć do Moskwy, jechał tam z duszą na ramieniu. Bał się, że on będzie osądzony za zbrodnie reżimu stalinowskiego, no przecież on był ich właściwie twarzą jako przywódca PRL-u. Jak się okazuje, bo jest takie powiedzonko, że pojechał dumnie, a wrócił w trumnie. Mówię tutaj o Bierucie i wyjeździe do Moskwy. Nie wiemy, co tam się stało. Być może był otruty, być może jego stan zdrowia tak bardzo się pogorszył, bo wierzył, albo wiedział wręcz, w to, że będzie o cokolwiek posądzony. Więc zmarł i wrócił dosłownie w trumnie. Po śmierci Bieruta przejściowo władzę przejmuje Edward Ochab. Generalnie nie traktowano jakoś mocno poważnie jego kandydatury. Chociaż jakby może coś lepiej podziało się w trzecim wydarzeniu w roku 1956, bo drugim to była śmierć Bieruta, a trzecim będzie poznański czerwiec, no to być może Ochab w jakiś sposób by się wybronił, ale nic z tych rzeczy. I tutaj uwaga, bo będziemy mieli na pewno polskie miesiące w tym rozdziale, czyli miesiące, w którym będzie dochodziło do buntów ludzi, zwykłego społeczeństwa przeciwko władzom, przeciwko ich polityce. I pierwszym takim buntem jest właśnie poznański czerwiec, rok 1956. Na pewno mówiłem też na lekcjach poprzednich, że był plan sześcioletni i on nie do końca się udał, bo poziom życia zwykłego, szarego człowieka się obniżył. Nie inwestowano w żaden sposób w przemysł spożywczy. W związku z tym musiały pójść ceny do góry, bo żywności zaczęło brakować. To doprowadziło do strajku generalnego 28 czerwca w Poznaniu. Strajk generalny, czyli wszyscy pracownicy z danego miasta, regionu, obszaru po prostu nie pracują i zaczynają strajk, czyli odrzucają pracę i rozpoczynają próbę walki o polepszenie swojego bytu, żeby to władze w jakiś sposób się ugięły pod ich żądaniami. I te żądania generalnie dotyczyły właściwie na początku tylko i wyłącznie poprawy warunków ekonomicznych. Chodziło o to, żeby zmniejszyć normy produkcyjne, podwyższyć płace, żeby generalnie ceny nie były podnoszone. Przypominam, że jesteśmy w gospodarce centralnie sterowanej, więc to władze sterują cenami, kontrolują je i narzucają je odgórnie. To o tym się słyszy, nie wiem, w radiu, bądź później w telewizji. Jak się okazuje, w tych strajkach w poznańskim czerwcu udział wzięło ponad 100 tysięcy ludzi z różnych zakładów pracy. Wykorzystano to, że to były międzynarodowe targi, które skupiały wokół siebie też ludzi z zagranicy, reporterów z zagranicy. W związku z tym to, co działo się na ulicach Poznania, było zapamiętane na kamerach, w aparatach, ludzi, którzy nie są polskimi tutaj absolutnie reporterami ani dziennikarzami. To będzie wszystko nagłośnione też publicznie w całej Europie. Ale do rzeczy. Na początku ta manifestacja szła dosyć pokojowo. Ludzie raczej się nie buntowali, szli, robili to, co mieli zrobić, czyli wykrzyczeli swoje hasła. Żądali chleba. Żądali tego, żeby poprawić swoje warunki życiowe. Władza nic nie robiła. W związku z tym reakcje tego tłumu manifestującego nieco się zaostrzyły i zaczęli domagać się również swobód politycznych oraz religijnych, a to oznacza, że krytykowali też komunizm. Wtedy władze już dosyć ostro zareagowały. Zresztą ówczesny premier Józef Cyrankiewicz powiedział takie słowa, które zapadły w pamięć na naprawdę długie lata. Powiedział, że jakiś szaleniec albo ktokolwiek podniesie rękę na władzę PRL-u, ma być pewnym, że władza mu tę rękę odrąbie. I to było jakby podkreśleniem tego, co działo się w Poznaniu. Ponieważ w ramach tłumienia tego protestu zginęło około 70 osób, między innymi 13-letni Romek
Roman Strzałkowski, który stał się symbolem tego buntu, ponieważ niósł sztandar biało-czerwony. To było taką dosyć dramatyczną decyzją władz, a doprowadziło też do tego, że Edward Ochab będzie musiał ustąpić i rzeczywiście jego pozycja była tylko i wyłącznie przejściowa. I tu dochodzimy do punktu, którym jest kolejny polski miesiąc, a dokładnie to październik, nazywa się to polskim październikiem, ale nie będzie manifestacji. Będzie to punkt przełomowy, ponieważ w październiku 1956 roku do władz partii ponownie przyjęto Władysława Gomułkę i został wybrany pierwszym sekretarzem PZPR-u. I te dwa ugrupowania, czyli Natolińczycy i Puławianie, mieli dobrego nosa, można powiedzieć, do tego, żeby obstawić na tego konia wyścigowego, bo wiedzieli, że on w przyszłości i tak będzie pierwszym sekretarzem. Ale przede wszystkim on kiedyś mówił o tym, że chciał polskiej drogi do socjalizmu. I jako, że chciał pewnych zmian, to myśleli, że te zmiany może pójdą na dobre i nam, czyli zwykłym obywatelom w państwie komunistycznym. Ale ta polska droga do socjalizmu nie bardzo była na rękę Chruszczowowi. On powiedział, że tak nie może być. Odwilż odwilżą, Stalin zły, jak mówiłem na swoim tajnym referacie, ale system nie może się zmienić. W związku z tym Chruszczow pojawił się bardzo szybko z całą delegacją, z całą swoją świtą w Warszawie. W tym czasie wszystkie wojska, które sowieckie, stacjonujące w Polsce, zaczęły być wyprowadzane z koszar i zatrzymały się na 100 km od Warszawy. Flota wojskowa sowiecka zablokowała wszystkie polskie porty. Samoloty zaczęły patrolować bardzo intensywnie naszą przestrzeń powietrzną. Więc generalnie było bardzo nerwowo. Gomułka po bardzo długich negocjacjach z Chruszczowem w końcu go przekonał do tego, że nic się w Polsce nie zmieni. Popuści troszeczkę tej smyczy dla społeczeństwa, żeby myślało, że będzie ok, ale on niczego nie zmienia. W związku z tym, że zostały zapewnienia użyte bardzo szybko i został do tego sam Chruszczow przekonany, postarano się o to, żeby rzeczywiście Gomułka zaczął bardzo pozytywnie. I to był właśnie ten polski październik. Czyli, że Polska będzie dla Polaków. Sowieccy doradcy wojskowi opuszczą Polskę. Opuści Polskę Konstanty Rokossowski, który był wtedy jeszcze ministrem obrony narodowej. Będziemy mieli unormowane kwestie, które będą wiązały się z finansami oraz z eksportem polskiego węgla. Czyli rzeczywiście nie było tak źle. Ale do pewnego momentu. Ponieważ zanim ta odwilż się skończy, najpierw może parę słów, co było charakterystyczne dla tej odwilży. Po pierwsze, zwolniono z internowania Wyszyńskiego, bo ja mówiłem, że on będzie od roku 53 do 56, więc generalnie wychodzi on z internowania i katolicy mogą wydawać swoją własną prasę, w tym na przykład Tygodnik Powszechny. Zwolniono z więzienia, z różnego rodzaju aresztów więźniów politycznych, po prostu wprowadzono amnestię. Mówiło się, że amnestia objęła prawie 6 tysięcy różnego rodzaju skazanych, głównie za przestępstwa polityczne. No ale nie wiemy dokładnie, ilu ludzi zostało zamordowanych w więzieniu, bo te dane nigdy nie były jakby podane do wiadomości publicznej, a dokumenty się nie zachowały. Kolejnym punktem było zreorganizowanie systemu aparatu bezpieczeństwa. Pojawiła się Służba Bezpieczeństwa, czyli SB. Ale część funkcjonariuszy stalinowskich musiała niestety stracić pracę. Następnie Katowicom przywrócono ich pierwotną nazwę, bo mówiłem też na lekcjach poprzednich, że będziemy mieli wcześniej po śmierci Stalina Katowice przemianowane na Stalinogród. Później patronem naszego Pałacu Kultury już nie był Stalin. Teraz nazywało się to Pałacem Kultury i Nauki. I wreszcie właściwie pozwolono na zlikwidowaną wcześniej reaktywację już teraz Związku Harcerstwa Polskiego. Gomułka, i to należy mu właściwie tutaj przyznać, poprawił naszą pozycję międzynarodową w Europie jako państwa, mimo wszystko satelickiego Związku Sowieckiego, ponieważ zaczął on normalizować stosunki z naszymi sąsiadami. I tak na przykład było z Czechosłowacją, z NRD. Będziemy mieli podpisane umowy międzynarodowe, dostaniemy kredyty. On robił wszystko, żeby się nieco uniezależnić od Związku Sowieckiego, ale też działał na rzecz ochrony, powiedzmy, że państwa. Jednak takim głównym punktem, który był bardzo mocno rozpropagowany i stanowił on jakby punkt zaczepny samego Gomułki, była normalizacja stosunków z RFN-em. Tam kanclerzem zostaje socjaldemokrata Willy Brandt. To jest człowiek, który potwierdził w specjalnej umowie z Gomułką naszą nienaruszalność granicy zachodniej na Odrze oraz na Nysie Łużyckiej. Co nieco tąpnęło Związek Sowiecki, ponieważ to oni byli gwarantem nienaruszalności naszej zachodniej granicy, a teraz
mamy sami zagwarantowaną tą granicę, nie tylko z NRD, ale też z RFN-em. Jak już mówiłem, po pewnym czasie wszystko się zmieni i generalnie Gomułka po utwardzeniu swojego zasiedzenia na stołku pierwszego sekretarza w PZPR-ze rozpoczynał rozprawę z Kościołem. Ponieważ na początku pozwolił na wiele różnych rzeczy Kościołowi, ja już mówiłem o tej nauce religii w szkołach, ale też wydawano pozwolenie na budowę nowych kościołów w Polsce, więc no, była taka odwilż, ale ona kiedyś się musi skończyć. W związku z tym rozpoczęto atak na Kościół katolicki, ponieważ w Polsce, w ogóle w Związku Sowieckim, panować miała ateizacja, czyli odrzucenie jakichkolwiek bóstw, czy laicyzacja, odejście od Kościoła. A tutaj ludzie po pozwoleniu przez władzę zaczęli lgnąć do tego Kościoła. No i w tym momencie rozpoczyna się rozprawa z samym Kościołem katolickim. W ramach walki z Kościołem znowu zlikwidowano lekcje religii w szkołach. Już nie wydawano tylu zgód, wręcz utrudniano samą budowę, można powiedzieć, że nowych kościołów, a oficerom milicji, wojska zakazywano ślubów w kościele oraz chrzczenia dzieci. To będzie dosyć istotnym punktem, który no, myślę, że też wywrze jakąś presję na samych komunistach. Kolejnym takim krokiem w tej walce będzie rok 1965 i to będzie list biskupów polskich do biskupów niemieckich. Pamiętamy, bo to jest istotne. Oni napisali w tym liście, że udzielamy wybaczenia i prosimy o nie. Gomułka się zagotował. Jakim sposobem Kościół katolicki z Wyszyńskim na czele zaczyna wchodzić w politykę, zaczyna zabierać właściwie narzędzia polityki zagranicznej samemu Gomułce. Więc to bardzo go rozwścieczyło i doprowadziło do tego, że będzie dosyć duży rozbrat z Kościołem na kolejne lata. Tak na marginesie, ten list w ogóle nie wywarł zbyt wielkiego wrażenia w Niemczech, w RFN-ie, ani na tamtejszych władzach, ani na tamtejszym kościele, na zwierzchnikach tamtego kościoła, więc generalnie nic złego się nie stało, ale w Polsce no sporo się złego podziało. W związku z tym sam kolejny rok będzie niezwykle istotny, a jest to rok 1966, czyli jest to tysiąclecie państwa polskiego. Przypominam, że w 1966 roku był chrzest Polski i od tego momentu mówimy o historii naszego państwa. Więc Kościół chciał zrobić swoje tysiąclecie chrztu polskiego, a władze komunistyczne tysiąclecie państwa polskiego. Więc generalnie ta walka była dosyć istotna. Ludzi i tak było zawsze więcej przy Kościele w tym czasie. Bo musimy pamiętać, że jeżeli Kościół jest jakby przeciwnikiem władzy, to ludzie są za Kościołem. Kiedy Kościół idzie za pan brat z władzą, to ludzie są przeciwko Kościołowi i od niego odchodzą i to na przykład widać teraz. Sami zresztą wiecie, jak wiele osób już generalnie na religii nie chodzi. Więc to też jest takim elementem też laicyzacji, można powiedzieć, współczesnej, ale do rzeczy. Jeżeli chodzi o obchody kościoła, to były to msze, były to spotkania, wielotysięczne bardzo często. Natomiast tam, gdzie one się odbywały, Gomułka postanowił, że będzie je zakłócał. W niedalekiej odległości od tego, co się działo, były na przykład organizowane jakieś koncerty rockowe, pojawiały się manifestacje, pojawiały się pochody, tak żeby no, odciągnąć uwagę od tego, co działo się w kościele. Ale to i tak nie wszystko, ponieważ państwo, znaczy Gomułka, wymyślił sobie, że będzie 1000 szkół na tysiąclecie państwa polskiego. I rzeczywiście wybudowano ich nawet więcej, tak de facto. Nawet możecie sprawdzić, czy wasza szkoła podstawowa, w której jesteście, aby na pewno nie powstała właśnie w tym okresie. Bo może być gdzieś na posadzce albo na ścianie data 1966 rok. Więc możecie sprawdzić w ramach ciekawostki. Ale idziemy sobie dalej, bo Gomułka z Kościołem walczył na naprawdę wszechmiar i na przykład odmówił wizyty papieża Pawła VI w Polsce, albo na przykład, też taka absurdalna sytuacja, uwięził obraz kopii Matki Boskiej Częstochowskiej. Był całodobowo pilnowany przez funkcjonariuszy. Więc później Wyszyński chodził w swoich pielgrzymkach z pustą ramą, bez obrazu, co było jakby takim pokazaniem, że w Polsce nie ma wolności religijnej. Sam Wyszyński nazwany został prymasem tysiąclecia. Później zaczęto czystki również w młodzieżówkach partyjnych. Aresztowano dwóch młodych działaczy PZPR-u, czyli Jacka Kuronia oraz Karola Modzelewskiego. Generalnie motywem ich aresztowania był list otwarty do partii, czyli generalnie zaczęli oni, w ogóle śmieli w jakikolwiek sposób, skrytykować władzę, będąc w partii, proponując pewnego rodzaju zmiany. To wiązało się z tym, że należało no, sprowadzić jakieś tąpnięcie i zacząć walczyć z opozycją, która się w Polsce przecież w partii właściwie nawet i rodzi. I idziemy powolutku do końca rządów samego Gomułki, bo te wydarzenia są bardzo istotne. Najpierw idziemy sobie do roku 1968, a później do 1970. Ja przypomnę, że w 1967 roku
zakończyła się wojna sześciodniowa. Izrael pokonuje państwa arabskie, więc Sowieci, którzy tych Arabów wspierali, zerwali stosunki polityczne z Izraelem i to samo nakazali zrobić wszystkim władzom w państwach satelickich, więc i w Polsce również. Zaczęła się nagonka na Żydów, czyli taka polityka antysemicka. I to wszystko będzie skumulowane właśnie w roku 1968. Wszystko zaczęło się od dziadów. Dziadów Adama Mickiewicza, które zostały zdjęte z afisza z Teatru Narodowego w Warszawie. Były one w reżyserii Kazimierza Dejmka. Jednak władze uznały, że Mickiewicz to pisał o nich i to jest uderzenie po prostu antykomunistyczne. Więc ten Mickiewicz był takim dosyć ponadczasowym pisarzem, bo wiedział, co będzie działo się za ponad 100 lat po napisaniu dziadów. Więc no, co zrobisz? Ale generalnie chodziło o to, że władze sugerowały się tym, że te teksty, które tam padają, są typowo antykomunistyczne. Więc postanowili to zdjąć. Następnie studenci zorganizowali 8 marca strajk, demonstrację na Uniwersytecie Warszawskim, którą bardzo brutalnie stłumiono i studentów rozpędzono. Mało tego, pojawiły się aresztowania nawet tych ludzi, którzy w jakikolwiek sposób w prasie, w radiu, wyrażali swoje zdanie, swoje niezadowolenie na temat komunistów. W odpowiedzi 4 marca władze usunęły z Uniwersytetu Warszawskiego i Adama Michnika, i Henryka Schleifera. I od tego się zaczyna marzec roku 68. Ale w ramach tego marca 68 roku pojawiły się hasła antysemickie. Doprowadziło to do tego, że należałoby wysłać Żydów do Izraela, czyli tam skąd pochodzą. Gomułka mówił, właściwie to zasugerował im, że lepiej będzie, jak jednak wyjedziecie z tego państwa. No i rzeczywiście, pojawiają się transparenty, jak powiedzmy syjoniści do Syjonu, które będą antysemickie. Oczywiście będą to hasła, które wymyśli sobie władza, podstawi ludzi, którzy te transparenty będą trzymać i oni w ogóle nie wiedzą pewnie, co to jest ten Syjon, ale im nakazano, zmuszono ich do tego, więc no, sytuacja była bardzo specyficzna. I podsumowując, to co działo się w tym marcu 68 roku, jest to studencki marzec. Wcześniej był poznański czerwiec, teraz jest studencki marzec, a idziemy sobie do roku 1970, czyli będą to wydarzenia grudniowe. I czyli kolejny miesiąc, tak na marginesie. Wszystko zaczęło się od tego, że władze podniosły po raz kolejny ceny. Przypominam, że jesteśmy w gospodarce centralnie sterowanej, planowanej, w związku z tym będziemy mówili, że to rząd podwyższa te ceny. I 12 grudnia roku 1970 w radiu, w telewizji ogłoszono podwyżkę cen. To wywołało bardzo duży opór społeczeństwa, ponieważ stojąc nie wiadomo ile w kolejkach sklepowych, w jednym dniu za odliczoną gotówkę można było kupić ileś tam artykułów, a drugiego dnia za tą samą gotówkę, która jest tutaj, no nie można było zrobić takich samych zakupów, ponieważ ceny zostały podniesione od kilkunastu do kilkudziesięciu procent. Następnie 14 grudnia rozpoczynają się strajki w Stoczni Gdańskiej. Generalnie do tej stoczni dołączyły kolejne zakłady pracy w samym Trójmieście i przekształciło się to w wielotysięczną manifestację. Ona generalnie szła ulicami i 15 grudnia demonstranci udali się pod siedzibę Komitetu Wojewódzkiego PZPR-u. Tam doszło do starć z milicją obywatelską i pomimo tego, że ludzi zostało pobitych, kilku zginęło, no demonstranci nie dali za wygraną, podpalili gmach Komitetu Wojewódzkiego. To komuniści bardzo mocno się zirytowali i rozpoczęła się tak naprawdę manifestacja siły. Pojawiły się czołgi, karabiny maszynowe i te właściwie oddziały były ustawione przy zakładach pracy. W kolejnych dniach dochodziło do kolejnych manifestacji, ale teraz były one już też w Elblągu, Słupsku, Szczecinie czy też na przykład w Gdyni. 17 grudnia jest nazwany Czarnym Czwartkiem, ponieważ wtedy dochodziło do największej reakcji. Dzień wcześniej wicepremier Stanisław Kociołek ogłosił, że wracamy do pracy, nie martwcie się o nic, nie będziemy niczego rozpamiętywać, a rano już robotnicy byli ostrzelani. I tu mam takie charakterystyczne zdjęcie, na którym są niesione zwłoki 18-letniego Zbigniewa Godlewskiego, który przyszedł do historii jako Janek Wiśniewski, a sam Czarny Czwartek miał swoją ekranizację też filmową, zachęcam do obejrzenia, zresztą bardzo fajna pozycja. Możecie zobaczyć, jak to wszystko wyglądało, jak komuniści chcieli zatuszować to, że podczas tych wydarzeń grudniowych zginęło około 45 osób i pogrzeby tych osób, które zginęły, odbywały się w nocy. Komuniści pukali do drzwi, wyciągali rodziny, mieli na to pół godziny na przykład, bo za chwilę jest pogrzeb, nie wiadomo gdzie, nie wiadomo jak, bo wszystko jest ciemno, latarnie nie wszystkie się świeciły i
tak żeby nikt nie wiedział, że ta osoba właśnie zginęła. I to wywołało bardzo duże zdziwienie w Rosji, w sowieckim państwie, ponieważ Leonid Breżniew, który wtedy u władzy, postanowił o odsunięciu Gomułki od rządów. Generalnie chodziło o to, żeby on sam zrezygnował, bo taki był przykaz z Moskwy, więc Gomułka zrezygnował, został później poddany tak zwanemu aresztowi domowemu, ale generalnie Gomułka nigdy komunizmowi, systemowi, całemu władzom komunistycznym nic złego nie zarzucił. Władzę później przejmuje Gierek, ale oni w następnym temacie. Jeszcze podsumowanie tego, co powiedziałem, ponieważ Gomułka właśnie w grudniu 70 roku spotkał się z tym Willy Brandtem, o którym mówiłem wcześniej, i to było dokładnie kilka dni przed wydarzeniami na Wybrzeżu. To wydarzenie z RFN-em, podpisanie umowy w Warszawie, stało się propagandowym sukcesem Gomułki, które bardzo szybko niestety odeszło w niepamięć, bo 5 dni później właśnie pojawiły się te wydarzenia grudniowe z roku 1970. Za czasów Gomułki mimo wszystko rozwijała się polska kultura. Będziemy mieli dobrą szkołę reżyserską, która będzie później święciła swoje własne sukcesy. To będziemy mieli Wojciecha Hasa, Andrzeja Munka, czy na przykład Andrzeja Wajdę, który jest no, oscarowym właściwie reżyserem, jedynym oscarowym reżyserem pochodzącym z Polski. Pojawiły się tygodniki, które będą miały swoje jakby na początku legalne źródło wydawania, później będą szły pod ziemię, czyli będą nielegalne, będą one drukowane gdzieś tam po piwnicach i to będzie na przykład tygodnik Polityka, będzie Po prostu i tak dalej, i tak dalej. Nie będę wchodził już w szczegóły, bo lekcja i tak trwa długo. Dobrze, to jest wszystko. Dziękuję i do widzenia.